Cześć, witam wszystkich w Energy Clubie w Gdyni. Gościł dzisiaj u mnie na treningu Tomek Papaj Lech. Przyjechał specjalnie z Grudziądza, zrobiliśmy mocny trening pleców. No, przynajmniej dla mnie był mocny. No, dla mnie był bardzo, bardzo mocny i muszę tutaj powiedzieć, że dawno, bardzo dawno już tak mocno nie skatowałem pleców. Także dzisiaj Michał mnie zajechał, później będziecie mieli okazję, to sobie to obejrzycie. To się bardzo cieszę. Ja też uważam, że trening był naprawdę udany. Z takich rzeczy nowości tutaj, jeśli chodzi o przynajmniej moją suplementację, moją dietę, zmieniło się też, że w tej chwili każdy posiłek składa się z 60 gram białka, jest ich 7. Rano są białka jajek, potem jest 2 razy ryba, 2 razy wołowina. Po treningu są dwie miarki tutaj izolatu, izolat 100, izolate 100. I ja nie używam akurat Vitargo, bo jestem ogromnym łakomczuchem, dlatego jem 150 gram ryżu. Jeśli idzie o dietę. Jeśli chodzi o suplementację, to od tygodnia mam przyjemność stosowania CM3. Jest to wersja w proszku. Bardzo fajny smak, bardzo dobrze się rozpuszcza. Wiele osób myślało, że będzie CM3 tańszy i mówią, że nie jest. Tak naprawdę jest tańszy, ponieważ normalna wersja w kapsułkach kosztuje 85 zł, ta wersja w proszku kosztuje niecałe 80 i jest ich o 50 gram więcej. Także jeśli to sobie przeliczymy, to wychodzi taniej. A no niestety, jeżeli coś jest dobre i działa, to musi kosztować po prostu. Coś, co nie działa, na pewno nie ma odpowiedniej ceny. Do tego i CM3 stosuję tylko i wyłącznie w okresie okołotreningowym. Jak już Wam nieraz mówiłem, jestem zwolennikiem stosowania kreatyny tylko i wyłącznie przed i po treningu, w dzień treningowy. Do tego stosuję, jak już powiedziałem, izolat 100. Teraz dopijam go do śniadania, jedną miarkę. To jest 25 gram białka. I po treningu piję 3 takie miarki, czyli to jest 75 gram proszku z tego Isolate 100. Do tego dwie miarki glutaminy przed treningiem, dwie miarki BCA powder też przed treningiem i po treningu to samo. Dzisiaj pierwszy raz stosowałem nowy suplement, zresztą Tomek też został poczęstowany. Jest to tak naprawdę no name na razie. Będziemy razem z firmą Trek wymyślali nazwę tego suplementu. Jest to suplement przedtreningowy. Pokażę Wam, jak on wygląda. Na razie są to próbki. Trzymaj to, Tomek. Jest to zestaw kilku tabletek. Dokładnie 4 tabletki jednego koloru, dwie takie szare, dwie powiedzmy pomarańczowe i w ten sposób to wygląda. Jest to jedna porcja przewidziana na osobę około 100 kg. Ja w tej chwili ważę troszkę więcej, ale jest to na pewno wystarczająca ilość do tego, żeby przeprowadzić dobry trening. Mówię, takie próbki dzisiaj rozdałem tutaj razem z Tomkiem u mnie w klubie. No, opinie są jak najbardziej pozytywne, także myślę, że niedługo będziecie mogli się przekonać na własnej skórze, bo ten suplement już niedługo będzie wprowadzony do sprzedaży. I jeszcze jedna taka nowość tutaj, Tomek, skończę, tylko jest DHA, kwas dasparginowy. Ja go stosuję od tygodnia, tylko no w większych dawkach niż zaleca producent. No ale mówię, jest to podyktowane tym, że waży trochę więcej niż przeciętna osoba chodząca na siłownię. Są to takie kapsułki. Jedna kapsułka to jest 1 gram kwasu dasparginowego. Ja spożywam ich w ciągu dnia 9. Taka zalecana dawka to są 3 do 6 kapsułek, także ja spożywam troszkę więcej. I to jeśli idzie o moją suplementację. Jeszcze chciałem tylko wrócić do tego nowego suplementu, który mieliśmy dzisiaj okazję testować. To muszę powiedzieć, że naprawdę działa rewelacyjnie. Pompa była niesamowita. Tak jakby wytrzymałość tą treningową też poprawi mi ten suplement, bo muszę Wam powiedzieć, że tempo było dzisiaj strasznie zabójcze jak dla mnie. No zrobiliśmy 5 ćwiczeń na plecy w 45 minut dokładnie. Także na trening był naprawdę wysokiej intensywności. Masakryczne tempo. Jeżeli chodzi o moją suplementację, to na dzień dzisiejszy
wygląda to tak. Nitroprogen, 3 miarki do śniadania i to jest jedyne białko, jakie biorę do śniadania. Poza tym biorę 150 gram węglowodanów, 100 gram węglowodanów z płatków owsianych plus 50 gram z owoców. Następne posiłki to jest po 250 gram piersi z kurczaka lub wołowiny i 300 gram ryby potreningowo. Po 100 gram węglowodanów do każdego posiłku z pozostałych i na wieczór też wypijam sobie 3 miarki odżywki Nitroprogen. Bardzo mi ta odżywka pasuje, ponieważ jest to bardzo uniwersalne białko, posiada białka różnej wchłanialności i odpowiada mi ta odżywka, tak jak mówię, jak najbardziej. Izolat 100 piję po treningu, w zasadzie pół godziny po treningu, 2 miarki. Jeżeli chodzi o aminokwasy, to tak jak Michał stosuje te BCA powder, staram się generalnie stosować wszystkie suplementy, które możliwe są w proszku, dlatego że jak patrzę na te wszystkie kapsułki, to czasami aż niedobrze się robi, jak mam tyle kapsułek, więc zdecydowanie przestawiłem się na suplementy w proszku i BCA powder biorę sobie 2 miarki przedtreningowo i 2 miarki po. Glutamina Extreme też 2 miarki przed i 2 miarki po. Też dostałem od firmy, dzisiaj sobie zamówiłem kwas diasparginowy. Nie miałem okazji jeszcze przetestować tego, ale w najbliższym czasie przetestuję i zobaczymy, jak to będzie działało. I to w zasadzie tyle. Aha, jeszcze potreningowo piję 100 gram Vitargo. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o plany na ten rok, jakie mam, to jest start na jesień w Pucharze Polski. Jak się uda, to wyjazd na Mistrzostwa Świata, które są w tym roku w Ekwadorze. No i Arnold Classic oczywiście, jeżeli się uda, też wystartować. No i zobaczymy, może jeszcze coś tam po drodze wyjdzie. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko. Nie wiem, może jeszcze Michał ma coś do dodania. Ja mam tylko do dodania, że następny trening zrobimy sobie w Grudziądzu u Tomka, albo tutaj u mnie w Energii zrobimy ja nogi. Ja przyjadę na nogi, bo masz dużo, dużo lepszy sprzęt i fajnie się tutaj trenuje, także ja wolę tutaj przyjechać. Bo dobra, to jesteśmy umówieni, oglądajcie Kulturystykę Online, śledźcie nasze blogi na trackteam.pl. Do zobaczenia, na razie. Pozdrawiamy. Hej.